z Ewangelii według świętego Mateusza. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Pan Jezus dzisiaj mówi do uczniów, żeby na modlitwie nie byli gadatliwi jak poganie. Poganie nie wierzą w to, że Bóg jest kimś bliskim, że Bóg jest troskliwy. Mają obraz Boga jako kogoś, kto jest niezadowolony z człowieka, jako kogoś, kogo trzeba w pewien sposób przekupić ofiarami, żeby wymusić błogosławieństwo. Dlatego Jezus prosi uczniów, żeby wołali na modlitwie Ojcze. Ta modlitwa ma uzdrowić nasz obraz Pana Boga, bo od obrazu Boga zależy nasza modlitwa. Jeśli w naszym sercu jest obraz Boga jako Ojca, nasza modlitwa się upraszcza, jest pełna ufności, wiemy, że nie musimy przekupić Pana Boga. Jednocześnie też uzdrawiany jest obraz samego siebie. Jeśli Bóg jest Ojcem, to jestem kochanym dzieckiem. Jeżeli też modlę się Ojcze Nasz, to też uświadamiam sobie, że modlitwa to jest bycie w drodze i na tej drodze obok mnie jest brat. Nie modlę się nigdy Ojcze mój, ale Ojcze Nasz, uświadamiając sobie, że zbawiam się i modlę się zawsze we wspólnocie, że ten obok mnie mi towarzyszy w drodze do Pana Boga.